Rośnie popularność kolejowego połączenia z Bytomia do Gliwic. Chociaż początkowo korzystało z niego niewielu pasażerów, to z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. W październiku tego roku pociągi Kolei Śląskich przewiozły na tej trasie prawie 12,5 tysiąca osób. Metropolia, która finansuje przewozy, się cieszy, ale pasażerów martwi brak biletowej integracji pomiędzy Kolejami Śląskimi i ZTM. Karolina Komoda. Pomimo przebudowy stacji kolejowej w Bytomiu, wiele osób wybiera pociąg. Podróż na trasie do Gliwic akurat koleją ma jedną dużą przewagę nad innymi środkami transportu – czas przejazdu. Ze względu na korki i na atrakcyjność tego przejazdu skracam o przeszło pół godziny ten przejazd, a mam bilet dotowany jako honorowy dawca krwi, sieciowy bilet za 10 zł tak, na miesiąc. No bo jest krócej, jest tylko 15 minut do Bytomia, a normalnie autobus jedzie przez całe Zabrze, więc ponad godzinę. Połączenie Bytom-Gliwice funkcjonuje od 2 lat. To drugie w ostatnim czasie podejście do kolejowego skomunikowania tych dwóch miast. Pierwsze zakończyło się niepowodzeniem, bo pasażerów nie było zbyt wielu. Połączenie na tej linii po 8-letniej przerwie zostało uruchomione w grudniu 2021 roku i wówczas to tą linią podróżowało około 2000 pasażerów, no co oznacza, że tak naprawdę mamy co najmniej 6-krotny wzrost. Pociągi na tej trasie jeżdżą codziennie, 15 par w dni robocze i 11 w dni wolne. Dla niektórych to jednak wciąż za mało. Ale są też minusy. Pociągi jeżdżą rzadko, bo między godziną 14 a 16 te pociągi powinny jeździć co 20 minut, a jeżdżą co godzinę. Połączenie jest finansowane przez Górnośląsko-Zagłębiewską Metropolię. To początek większego planu, który docelowo ma sprawić, że to kolej będzie głównym środkiem transportu w metropolii. Pociąg, można powiedzieć, jest takim ekspresem w tej chwili, w tej komunikacji. Natomiast warto dodać, że również dwa przystanki, które na tej linii kiedyś istniało tam kilka przystanków osobowych, kiedy jeszcze ta linia funkcjonowała w przewozach pasażerskich kolejowych i w tej chwili będą odtwarzane w tak zwanym rządowym programie przystankowym przystanki Zabrze Północ i Zabrze Maciejów. To umożliwi również pasażerom z tych dzielnic korzystanie z połączeń kolejowych. Być może na trasie Bytom-Gliwice pasażerów byłoby jeszcze więcej, ale wciąż nie doszło do pełnej integracji biletów Kolei Śląskich i ZTM. Ktoś, kto kupuje bilety jednorazowe, musi więc kupić je oddzielnie na przejazd autobusem czy tramwajem oraz pociągiem.